Nadchodzące Mistrzostwa Europy w piłce nożnej to świetna okazja nie tylko do wspólnego kibicowania naszej reprezentacji, ale i ożywienia działdowskiego rynku. Radny Sławomir Pszenny zaproponował utworzenie strefy kibica na placu Mickiewicza. Czy mógłby pan burmistrz przedstawić ewentualny koszt utworzenia na przykład w rynku strefy kibica w tym czasie i ustawienia jakiegoś telebimu, czy ogródków piwnych, również zaproponowania restauratorom, osobom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie właśnie restauracji czy innych lokali, żeby w tym czasie rynek też ożył i wspólnie, żebyśmy mogli kibicować polskiej reprezentacji. Burmistrz uznał propozycję radnego za świetny pomysł i zapowiedział, że sprawdzi, ile mogłaby kosztować jego realizacja. Strefa kibica jest świetnym pomysłem, natomiast kosztów ja nie jestem w stanie powiedzieć. Myślę, że pan radny się nie pogniewa, jeżeli my obdzwonimy firmy, które wypożyczają telebimy. Dowiemy się, jaki tego jest koszt. Nawet to dobrze, prawda, bo będziemy znali koszt przed, a nie po, więc nie będzie potem pytań. Utworzenie strefy kibica na rynku to dobry pomysł. Będziemy kibicować, aby został zrealizowany. Jednostki, chodzi tutaj...